Na terenie gminy Morawica zakończył się właśnie coroczny cykl zebrań strażackich, podczas których druhowie dokonują podsumowania poprzedniego roku. Jak podkreślano, rok 2013 był dla morawickich strażaków rokiem dobrym i spokojnym, nie tylko ze względu na zajęcie bardzo dobrych miejsc podczas powiatowych zawodów strażackich, ale również pod względem wyjazdów do akcji, których było zdecydowanie mniej niż w roku 2012. Jak pan ocenia morawickie straże? No, straże jak zwykle w Morawicy i ubiegły rok stoją na wysokim poziomie, tak, pod względem wyszkolenia, tak, pod względem sportowym. No, są to jednostki, można powiedzieć, w czołówce krajowej. Zakończyły się zebrania strażackie. Co na tych zebraniach? Oczywiście jest to podsumowanie całego roku 2013, jak sytuacja w danych jednostkach miała miejsce i oczywiście plany na rok 2014. A jakie to najbliższe plany? Różne, w różnych jednostkach. No, mamy dobrze wyposażone jednostki, szczególnie te w krajowym systemie, ale oni też dążą, żeby jeszcze bardziej inwestować, nowe zakupy samochodów, sprzętu ratowniczego. Także w tym kierunku to idzie. Jakie są największe bolączki strażaków? No, oczywiście, jak wszędzie w całej gospodarce, pieniądze. Choć i tak nasza gmina duże pieniądze przeznacza na utrzymanie i gotowości bojowej, i takich spraw bieżących, remonty, inwestycje. Jest to około chyba ponad 7 milionów złotych rocznie. Celem spotkań strażackich było podsumowanie działalności jednostek w minionym roku, udzielenie absolutorium zarządowi oraz uchwalenie planów na 2014 rok. Jak podkreślał komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Władysław Strójwąs, ubiegły rok dla druhów z gminy Morawica był rokiem bardzo dobrym. Jak pan ocenia działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Morawica w roku ubiegłym? Rok 2013 dla straży był obfity. Zdobyliśmy dużo samochodów nowych, dużo sprzętu. No, wyposażenie jest dobre, świetlice mamy wyposażone dobrze, wszystko odnowione. Oby tak dalej, to by byli zadowoleni. Nie ma jednostki w naszej gminie, żeby co roku coś się nie działo. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że wójt dba o nas. No, a my się staramy w miarę możliwości, żeby to jakoś, no, zdobyć czołowe miejsce w powiecie i województwie. Działalność jednostek z terenu gminy Morawica bardzo wysoko na tle jednostek z całego województwa oceniają najwyższe władze Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Warto przypomnieć, że w 7 powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Strawczynku, udział wzięło aż 7 drużyn z terenu gminy Morawica. I bez wątpienia możemy być dumni z naszych druhów, bo jak się okazało po zaciekłych zmaganiach, nasze drużyny zajęły najwyższe miejsca na podium. I tak w kategorii seniorów pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Brudzowa, a miejsce drugie drużyna z Woli Morawickiej. W kategorii kobiet na miejscu pierwszym znalazła się drużyna z Woli Morawickiej, a z Obic na miejscu czwartym. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt na miejscu drugim uplasowała się drużyna z Woli Morawickiej. W kategorii młodzieżówek chłopców miejsce drugie na podium zajęła drużyna z Chałupek, a miejsce 6 drużyna z Nidy. Jak widać, strażacy z terenu gminy Morawica są bardzo dobrze wyszkoleni. Przechodzą też szereg kursów i szkoleń z zakresu ratownictwa. Zebrania strażackie są dobrą okazją do podsumowania pracy druhów ochotników, ale stają się też doskonałą okazją do przedyskutowania wielu istotnych problemów, z jakimi borykają się jednostki strażackie. Na każdym ze spotkań długo dyskutowano nad przyszłością ochotniczych straży pożarnych, a także omawiano plany poszczególnych jednostek na bieżący rok.